Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowana jest w centralnym punkcie Antoniowa. Budynek strażnicy został wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku przez strażaków i mieszkańców. Zatem nic dziwnego, że z biegiem lat wymagał gruntownego remontu. W tym budynku były dwa pomieszczenia, trzy pomieszczenia. Jedno pomieszczenie to jest garaż, drugie pomieszczenie była taka sala Ochotniczej Straży Pożarnej i jedno pomieszczenie to był sklep spożywczy. Zanim jednak mogła rozpocząć się modernizacja pomieszczeń, konieczne było uregulowanie kwestii prawnych i spraw własnościowych. Wspólnie z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie Henrykiem Cichockim podjęliśmy działania, aby strażacy stali się właścicielem w pełni tego budynku, ponieważ byli właścicielami nakładów, a nie byli właścicielami gruntu. Konieczne było pozyskanie pieniędzy. Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Bałtów złożyła projekt do lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg i udało się pozyskać 100 tysięcy złotych. Została wykonana łazienka, wykonaliśmy również niezbędne przyłącza do tego, aby mogło być zaplecze kuchenne w tym pomieszczeniu, wykonane nowe posadzki, otynkowanie ścian, nowa instalacja elektryczna. W budynku są nowe okna i drzwi. Dotychczasowe dwa pomieszczenia przebudowano tak, aby powstała duża sala. Co ważne, samorząd Bałtowa do remontu pomieszczeń strażnicy nie dołożył ani złotówki, podobnie jak do termomodernizacji budynku. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała 50 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Będzie docieplony cały ten budynek i strop. W środku obiekt jest już odnowiony i wyposażony. Docieplenie ścian i wymiana okien w garażu powinny się zakończyć w październiku. Remiza w Antoniowie to przede wszystkim siedziba miejscowej jednostki OSP. Choć jak zapowiada wójt Hubert Żądło, z obiektu mogą korzystać mieszkańcy i organizować tam integracyjne spotkania.